Dzień dobry, moje drogie. Jak się dzisiaj macie? Coś mi się wszystko trzęsie. Nazywam się Asia Baranowska, tak już odruchowo się przedstawiam. Jestem psychologiem, coachem mam na własnych zasadach i prekursorką pozytywnej dyscypliny w Polsce, więc takie trzy role. No i w tej grupie prowadzimy od roku wyzwanie Uwolnij Moc. W tym miesiącu kończy się miesiąc listopad, który był pod hasłem odzyskiwania swojego życia dla siebie. I to tyle tytułem wstępu. I naprawdę zastanawiałam się, co mam zrobić z dzisiejszym live'em. O, może odwołam, czy ja w ogóle opowiem, a jak to wszystko ma wyglądać. I naprawdę się głowiłam nad tym. I w którymś momencie tak rozglądam się po mieszkaniu, wiecie, miałam weekend urodziny. Bardzo dziękuję za te wszystkie życzenia, po prostu jakieś wariactwo. Szalone jesteście i jest mi strasznie miło i bardzo miło i w ogóle cudownie. Dziękuję. I byli w niedzielę moi rodzice u mnie, moja rodzina. I zobacz, spojrzałam na te wszystkie kwiaty, które tutaj jeszcze piękne są. I na to, że ci moi rodzice są cały czas dla mnie, tak jak potrafią najlepiej. I pomyślałam sobie, że opowiem wam trochę o takiej drodze, którą ja przeszłam z moimi rodzicami. W kontekście odnajdywania swojego życia, odzyskiwania swojego życia dla siebie. Bo nie wiem, czy to jest, czy tak macie, dajcie mi znać. W ogóle, czy mnie widać, czy mnie słychać, kto mnie ogląda, bo coraz więcej osób się tutaj zbiera i ogląda, kto ogląda powtórkę, może później. Skąd jesteście i w ogóle, co myślicie o tym temacie? Jak to dla Was się wiąże, odzyskiwanie swojego życia dla siebie versus rodzice? Bo to jest trochę tak, że chyba z dorastania, w tą dorosłość wchodzimy troszeczkę poobijani i z takimi różnymi przekonaniami dotyczącymi tego, że ci rodzice nam czegoś coś dali, czegoś tam nie dali, z dużą liczbą pretensji, że nie byli tacy, jakbyśmy chcieli, żeby byli, że nie wiem, dali za mało uwagi, za dużo uwagi, za dużo presji, za mało presji, za dużo czepiania się, nie wiem, albo ich nie było. Jakby dużo jest pretensji w nas do tych rodziców. Ręka do góry, kto tak miał? Przyznajemy się same przed sobą. Ja tak miałam, oczywiście, że tak miałam. No właśnie. No i w którymś momencie stajemy na tych własnych nogach i możemy albo brnąć w ten temat, że to wszystko przez naszych rodziców i że to oni nam zrobili taką krzywdę i że teraz nasze niepowodzenia życiowe tak są związane, bo gdyby to oni i byli inni, to na pewno my byśmy byli inni. I to oczywiście jest prawda. Tylko co z tego wynika? No wynika głównie to, że jako dorosłe kobiety, dorośli ludzie, obwiniamy innych dorosłych ludzi o to, że życie w tym momencie nie jest tak, jak my byśmy sobie wymarzyli. No w ogóle jakiś absurd. Tak? Kurde, chyba w którymś momencie trzeba dorosnąć i powiedzieć, ok, biorę odpowiedzialność za moje życie i już. I buduję je na własnych zasadach, niezależnie od tego, z jakim bagażem jestem. Prawda? Wiecie, ja też w szkole z pozytywnej dyscypliny, więc temat tego, jak my wychowujemy dzieci, jest dla mnie bardzo ważny. Siłą rzeczy. I to, żeby być jak najlepszym rodzicem z jednej strony, a z drugiej strony też widzę, że na każdych warsztatach, w każdym ćwiczeniu, jak odgrywamy rolę, scenki między rodzicem a dzieckiem, to odgrywają też inni rodzice oczywiście na tych warsztatach, zadajemy pytanie tym osobom, które odgrywają dziecko, co ty myślałeś, czułeś i decydowałeś w tym momencie, gdybyś był dzieckiem odgrywającym tą osobę. I oczywiście wyciągamy też takie wnioski, że być może możemy robić rzeczy takie, które pomagają dzieciom podejmować decyzje, że są mądre, kompetentne, samodzielne, dadzą radę w życiu i tak dalej. O to chodzi w pozytywnej dyscyplinie, żeby pomóc dzieciom podejmować tego rodzaju decyzje o swoim życiu. Natomiast kto jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji? No zaraz, zaraz, przecież to nie jest ten rodzic, który podejmuje decyzję. I to jest tak, że my w swoim życiu jako dzieci w odpowiedzi na zachowania naszych rodziców, ale też w odpowiedzi na to, jaką mamy wrażliwość. Ja jestem osobą bardzo wrażliwą i dla mnie wielokrotnie zachowania moich rodziców były poza granicą. Czy to jest wina moich rodziców? Oni się tak samo zachowali wobec mnie, jak i wobec mojego brata z grubsza, prawda? Ale to ja jestem tą bardzo wrażliwą osobą w domu i to ja często podejmowałam decyzje, które mi przez długi okres nie służyły. I oczywiście to były decyzje poświadome i oczywiście ja się z nimi borykałam.
No ale chyba następuje taki moment, żeby się jakby znaleźć tu i teraz i pomyśleć sobie, ok, co ja mogę zrobić z tym teraz, z tymi moimi decyzjami. Bo to jest trochę tak, jakby no, to dziecko, którym my byłyśmy przez ten cały okres wychowywania, zresztą w każdym kontakcie z innym człowiekiem, my podejmujemy decyzję o tym, w jakiej jesteśmy relacji, jak my potrzebujemy się zachować, żeby dobrze funkcjonować. I wszystko, każde zachowanie, każde wewnętrzne myśl, takie wewnętrzne zachowanie, na przykład nasz dialog wewnętrzny, to wszystko jest wynikiem tego, że my podejmowałyśmy decyzję co do tego, jak funkcjonować i uzyskiwać sukcesy w środowisku, w którym było nam żyć. Ok? No i teraz tak. Nie wiem, czy znacie taką przypowieść o szynce. No w pewnej rodzinie no, była taka tradycja, że no, przygotowało się szynkę na święta Bożego Narodzenia, piekło się ją, jakoś tam przyprawiało w odpowiednie sposoby. I kolejne pokolenie, już tam młoda kobieta przygotowuje tą szynkę, piecze tą szynkę, tak, odkrawa jeden koniec, drugi koniec i obserwuje to jej córka. Wkłada to do brytwanki, tak pyta, ta córka, która to obserwuje, pyta mamę, mamo, ale po co ty obcinasz tę szynkę z obu stron? Nie wiem, tak się u nas zawsze w domu robiło. Wiesz co? Zapytamy babci. No idą do babci i pytają, no mamo, no ale dlaczego u nas w domu zawsze tak się to robi, że się obcina tą szynkę z obu stron i się ją dopiero wija i się tak ją piecze? Dawno temu, to ja nie miałam takiego garka dużego, żeby się szynka zmieściła i ja wtedy obcinałam tą szynkę z jednej i z drugiej strony i dopiero tak ją mogłam upiec, tak? I tak już jakoś zostało. I te decyzje, to w czym żyjemy, to jest trochę tak często, że mamy jakąś przestarzałą koncepcję, przestarzałe coś, co było użyteczne dawno, dawno temu i na tym staramy się żyć i tym staramy się opierać. Okej, no to dobrze, to chyba teorię już znacie, zerknę na wasze komentarze. Bo to jest bardzo ważne. Ania pisze, że tak, że rodzice często nadal próbują wtrącać się w nasze życie. No i teraz ja sobie myślę, że jeśli my mamy już porządek porobiony ze sobą, to, że oni się wtrącają, to może im bardzo łatwo to zablokować. Bardzo łatwo. Jak? Mówiąc już wielokrotnie to mówiłam, mamo, tato, to co mówisz mnie nie wspiera. No nie, to mnie nie wspiera. Kropka. Ale musimy mieć najpierw w sobie uporządkowane różne rzeczy. A jak to uporządkować? Zaraz wam powiem. Bardzo szybki, szybki. Bardzo prosty myk, który może trwać. Co tutaj? Magda pisze, że oprócz aspektu psychicznego był ten wymiar fizyczny i ponosi konsekwencje. No tak, tak może też być. Ok, to jaki jest ten myk? Niezależnie od tego, jak kształtowali nas nasi rodzice, my sobie w dzisiejszym życiu jakoś tam lepiej lub gorzej radzimy. I to, w jaki sposób oni do nas podchodzili, w konsekwencji daje pewne wady, ale daje też pewne zalety. Podam wam przykład. Moja mama jest osobą bardzo precyzyjną i bardzo taką dociekliwą w taki sposób, że często zadaję pytanie, Asia, a dlaczego to zrobiłaś? I to powodowało bardzo długo w moim życiu poczucie takiego konieczności tłumaczenia się ze wszystkiego, z tego, że nalałam dziecku pół szklanki soku, a pół szklanki wody na przykład, dlaczego ja to zrobiłam, ale też podkopywało moją pewność siebie bardzo długo. I tak było. Oczywiście, że tak było. Ja, no tak było. Jak to, co mogę więcej powiedzieć, tak było. Asia, a dlaczego tak? A dlaczego nie inaczej? A dlaczego nie posprzątałaś tego kąta jednego, a całą resztę posprzątałaś? A dlaczego nie dostałaś piątki z matematyki, tylko z plastyki? A dlaczego to... Wieczne poczucie bycia niedocenioną, niewystarczająco dobrą, niewystarczająco wszystko. Tak, taka byłam. To wszystko jakby reakcja. No oczywiście teraz jestem dorosła. Mieszkamy już długo, wiele, wiele lat dzielnie z moją mamą. I tak sobie też od pewnego czasu zaczęłam myśleć, że jakby, co ja zyskałam z tego rodzaju podejścia. I otóż to, co ja zyskuję z tego rodzaju podejścia, jest to, że ja jestem naprawdę bardzo świadoma tego,
jak ja myślę i jakie są moje procesy. Jakby nie robię, mój mąż nie wie różnych rzeczy. Jestem bardzo uważna, bardzo spostrzegawcza, pamiętam mnóstwo szczegółów. Kocham te szczegóły, lubię to. I to mi się bardzo przydaje w tej pracy, którą ja mam, bo jak słucham klientki, to ja się zawsze zastanawiam, a dlaczego tak ona to robi? A dlaczego nie inaczej? A jak ona ma to wszystko w głowie poukładane, że robi to w ten sposób? A jak można byłoby pomóc to ułożyć inaczej, żeby te puzzle, to wszystko lepiej u niej funkcjonowało? I to jest między innymi wynik tego podejścia mojej mamy, która mnie przez lata, lata świetlne po prostu wkurzało, irytowało i obciążało. Okay? I warto sobie zrobić tego rodzaju przeformułowania. Okay? Dobrze, co ja straciłam, to zwykle wiemy, ale co ja zyskałam z tego rodzaju podejścia? Mój tata jest osobą bardzo taką, powiedzmy, zwariowaną, niekonsekwentną z jednej strony, taki słomiany zapał, że zaczyna robić i potem nie kończy. I ja też przez wiele lat byłam, tak? I taka byłam. A z drugiej strony jest osobą, która jest odważna, cały czas podróżuje, jest cały czas ciekawym 60-letnim facetem, z którym interesujący się spędza czas, który jest kreatywny, który nigdy się nie poddaje, który ciągle zaczyna na nowo coś. I tak, to mnie wkurza, bo jakby chciałabym, żeby miał większe życiowe osiągnięcia i tam różne rzeczy, tam już nie będę wnikać w życie mojego taty. Ale, no i teraz tak, my wybieramy, czego się uczymy od naszych rodziców. Ja mogłabym się wkurzać, że on mnie nie nauczył zarządzania finansami. Mogę siedzieć całe życie i się wkurzać, a mogę iść na kurs do Celestyny i idę, bo robię powtórkę kursu Celestyny. W zeszłym tygodniu miałyśmy live'a z Celestyną. I sama się tego nauczyć, a mogę docenić to, że mój tata zawsze uważał, że jestem kuta na cztery nogi i że się sobie w życiu poradzę. I często to było mówione w ten sposób, że takim z taką pretensją, że ja może jestem niedelikatna, on też jest bywa bardzo niedelikatny, więc nic dziwnego, ale że on naprawdę wierzy, że ja sobie w życiu poradzę. I ja uczę się od niego takiej kreatywności, takiej odwagi, takiego właśnie podejścia, żeby zacząć wszystko jeszcze raz i żeby się nie poddawać. I to mi pomagało. I to mi pomagało na drodze w moim biznesie. Ok? Jakie wy możecie sobie zrobić przeformułowanie w głowie? Jak wy możecie do tego podejść, żeby bardziej być wdzięcznym swoim rodzicom za to, co dostałyście? Jeszcze może na zakończenie powiem wam, bo to nie będę jeszcze żadnego innego wątku już poruszać tutaj, bo to jest bardzo ważny temat. Nie chcę, żeby się gdzieś tam zagubił w innych wątkach. Dlaczego to jest takie ważne w temacie odzyskiwania swojego życia dla siebie? Bo to jest ważne, ponieważ bierzemy odpowiedzialność za swoje życie wtedy, jeśli tak robimy. A po drugie, dopóki mamy takie negatywne emocje związane z kimkolwiek, a z rodzicami w szczególności, to dopóty staramy się realizować jakiś scenariusz, który w jakiś sposób jest... to może być różnie. To może być kontynuacja scenariusza naszych rodziców. To może być wpadanie w podobne pułapki, jak nasi rodzice wpadali. To może być jakiś rodzaj emocjonalnego uwiązania z tym wszystkim jest w każdym razie. Tak? To może być takie działanie pod tytułem nigdy nie będę taka, jak moja mama była. I to też nam ogranicza możliwości. Nie chodzi o to, a w życiu chodzi o to, żeby korzystać z pełni możliwości, z pełni swojej elastyczności, a nie skupiać się na tym, że nie będę taka, jak moja matka. Czy ojciec, czy tata, czy mama, czy cokolwiek, tak? I w momencie, kiedy zaczynamy zauważać i wybaczać naszym rodzicom ich człowieczeństwo, rozumieć trochę lepiej to, że oni też mieli swoje dzieciństwo i swój bagaż, z którym funkcjonowali i że to nie jest tak, że oni zaplanowali nam dzieciństwo, tylko po prostu odpowiadali najlepiej, jak potrafili na te różne sytuacje i nad naszą nadwrażliwość moją na przykład, tak? Wyjącego dziecka z bolącym brzuchem i różne tam inne rzeczy, tak? I zrobili, co mogli. I zobaczyć, co my dostaliśmy dzięki temu, że byli tacy, jak byli. Ukształtowali nas tak, jak kształtowali. I jak możemy te kompetencje wykorzystać, to tak naprawdę odzyskujemy swoje życie dla siebie.
przestajemy być emocjonalnie uplątane. Martyna pisze, no super jest to, co mówisz, Asiu. Okej, i teraz bardzo proszę, pierwsza myśl, najlepsza myśl teraz, co wam przychodzi do głowy? Jaką macie największą pretensję do swoich rodziców? Okej, i co tam jest dobrego, czego się dzięki temu nauczyłyście? I ja wiem, że to pierwsze podejście, to pewnie może być takie gorzkie. No tak, mój tata nie był obecny bardzo dużo w moim życiu. Wyjeżdżał, nie było go. Tak, no nauczyłam się samodzielności, bo co miałam zrobić, nie? Popełniłam po drodze mnóstwo błędów, ale tak, nauczyłam się samodzielności. I może to jest na początku tak gorzko zabarwione, ale tak sobie myślimy, no tak, ale ja korzystam ze swojej samodzielności teraz. Tak było, akceptuję to, no kurczę, no. Taka jest moja historia. Jeśli to jest trudne, bo te emocje są duże, to możecie zacząć od pisania takiego listu. Pamiętacie, już wielokrotnie wam mówiłam o takim liście wybaczającym, że najpierw bierzemy sobie paczkę chusteczek, długopis, kartkę i pierwszym obszarem jest żal. Mam pretensje, mam żal do tego rodzica za to, co zrobił, za to, czego nie zrobił, za to, co mógł zrobić. To jest żal. Pierwsza część listu. Jak już tam wszystko nam wypłynie, wszystkie emocje są takie oczyszczone, już czujemy, że dotarłyśmy do dna tych emocji, to piszemy drugą część. Tak myślę kolejności. Dzięki temu nauczyłam się, że... I trzecia część. Dziękuję ci za... I czwarta część. Decyduję, że... Mniej więcej, już mogłam coś pomieszać, ale to nie szkodzi. Myślę, że jak napiszecie taki, to tam bardzo posłuży. Okay? Bo chodzi o to, żeby te emocje oczyścić, o to, żeby dać sobie to wszystko, czego potrzebujemy, tak? Tak jak wam mówię, ja nie umiałam z domu zarządzać finansami i w związku z tym przestałam mieć pretensje do mojego ojca o różne rzeczy, tylko wzięłam się i się biorę, tego nauczyłam, tak? Pozwoliłam sobie nauczyć się zarządzać finansami. Robiłam sobie raz kurs u Celestyny, robiłam sobie u niej jakieś tam rzeczy. Ona jest dobrym coachem od finansów. I teraz znowu jestem na powtórce. Jeśli się uprzecie i napiszcie do Celestyny, może was jeszcze dopuści do tego kursu i sprzedam wam go. A sprzedam, bo pieniądze są ważne i to właśnie jest teraz, ten kurs trwa. Pieniądze są cholernie ważne i one często bardzo mocno są związane z naszą przeszłością. Ten kurs wejdźcie sobie na stronę dobrypieniądz.pl, oczywiście bez polskich znaków. Jeśli to z wami rezonuje, to wydajcie te 400 zł. Kurde, to jest jeden z najlepszych kursów, jakich ja uczestniczyłam, najbardziej zmieniających moje życie. Jeśli to miał być jeden kurs, który w ogóle przez rok zrobicie, a macie problem z pieniędzmi? Albo z historią własną, rodzinną, szczerze powiedziawszy, z bezpieczeństwem, z opiekowaniem się sobą, to jest bardzo dobry kurs. Miałam swój kurs sprzedawać. Sprzedam sobie z tym. Bo jest dobry. Martyna, zerkam, co tutaj piszesz. Mi chyba pomaga wrzucić na luz taka świadomość, że ja na pewno też w jakiś sposób skrzywdzę moje dziecko. Jeśli są takie rzeczy, które dostałam od moich rodziców i mi się nie podobają, to jednak tych dobrych rzeczy dostałam dużo więcej. Ja też będę robiła co w mojej mocy wobec mojego dziecka. Liczę na to, że też mi kiedyś wybaczy i z miłością popatrzy na moje błędy. Dokładnie. Ania pisze, przeszłam ten etap z moimi rodzicami i mama mojego męża i teraz te relacje są bardzo dobre, bo nie przyjmuję wszystkiego do siebie. Dokładnie. To się właśnie dzieje. Bardzo wam dziękuję, że się dzielicie tym. Bardzo wam dziękuję. Kochane, co sobie z dzisiejszego live'a bierzecie? Jestem też bardzo ciekawa, jaką okazję was zapytać, bo jesteście tutaj na żywo. Bardzo mam wielkie pytanie. Pierwsza myśl, najlepsza myśl. Co się zadziało w tym miesiącu w waszym życiu w kontekście odzyskiwania swojego życia dla siebie? Jestem bardzo ciekawa, bo na pewno coś się zadziało, świadomie lub podświadomie. Zmiana jest nieunikniona i te rzeczy się dzieją. Ja na przykład dbałam o swoje zdrowie bardziej. Wysypiałam się w tym miesiącu bardzo mocno. Bardzo. No. Widzicie, jaką mam ładną sobę?
Sowa Zuzi. W kubeczek Zuzi. Mojej. Kochane, ogrom miłości Wam życzę. Ogrom miłości. Morze miłości. Wrzuciłam wczoraj taką piosenkę w grupę. Posłuchajcie sobie. Nie pamiętam tu, że będziesz mieć cudowny dzień. Dzisiaj będziesz mieć cudowny dzień. Bardzo piękna, pozytywna piosenka. Wczoraj sobie 17 razy ją puszczałam albo więcej. Dajcie mi znać, czy podobał Wam się ten live. I pamiętajcie, o 13 się spotykamy. Dzisiaj o 13 się spotykamy. Porozmawiamy sobie z Izą Wojtaszek o odzyskiwaniu swojego życia w kontekście zawodowym. O, Martyna pisze, ćwiczę codziennie po 10 minut. Rozumiem, że to jest taka zmiana. Fajno. Piszcie do mnie. Jestem bardzo ciekawa. Trzymajcie się cieplutko. Cudownego dnia i do zobaczenia o 13. Pa, pa. Czekam na komentarze.